Wybierz Pafiporta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Jesteśmy na ceremonii ważenia przed galą TFL-30 w Kozienicach, a z nami skarżyski talent z klubu Akademia Holistyczna, Oskar Buga. Oskar, jak się czujesz dzisiaj? Czy już kilogramy są nabite po porannym ważeniu? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czuję się jak najbardziej dobrze. Kilogramy powoli wracają do tej podstawowej wagi. Czuję się w świetnej formie, także jutro pokażę, co wypracowałem przez ten ostatni czas. Słuchaj, treningi widziałem, że nie tylko uczęszczałeś do Akademii Holistycznej, ale jeździłeś często do Skry. Tak, zgadza się. Korzystałem z uprzejmości chłopaków, sparowałem z nimi, jednak trenowanie z najlepszymi owocuje i procentuje zawsze. Ogólnie to do sparingów, treningów tam, to z kim udało Ci się przeciąć tak na macie, żeby porobić jakieś rundki? No tak jak możecie się domyślać, no na pewno z Miłoszem Krukiem, który na co dzień trenował wcześniej u nas w Akademii. Ostatnio robiłem sparingi z Makaronem, który walczy dzisiaj, broni pierwszy raz pas na Babylon MMA. Kurczę, robię naprawdę z wieloma chłopakami, Bogdanem Danilko, Grzegorzem Steciem, także no przeróżne były to osoby. Czyli jak w przyszłości wyfrunie ze Skarżyska Kamiennej, to chyba klub Skra Warszawa będzie Twoim klubem takim już na stałe? Nie będę ukrywał, że najprawdopodobniej tak. No oczywiście, wiadomo, jeśli chcemy się rozwijać, to musimy iść tam, gdzie po prostu trenują najlepsi. To do jutrzejszego pojedynku. Jakie widzisz takie naprawdę bardzo mocne strony u swojego przeciwnika? Tak naprawdę jego największą domeną, mocną stroną to jest jego wzrost. Jest on ode mnie wyższy, dłuższe ma kończyny, więc to będzie jedyny, tak mi się wydaje, element, który sprawi mi trudność. Czyli ten wzrost może być taki trudny do przeskoczenia, ale raczej chyba taką domeną zapaśniczą możesz to zneutralizować, bo wiadomo, że wysocy zawodnicy, kiedy już położyli się na matę, no to ciężko jest im wstać. Tak jak najbardziej, ale miejmy to na uwadze, że walka zaczyna się zawsze w stójce i jednak do tych zapasów też trzeba dojść. Słuchaj, kolejna walka w TFL-u, pierwsza naprawdę bardzo mocna, zwycięska. Czy jutro raczej zaoszczędzisz troszeczkę nerwów kibicom i skończysz szybciej ten pojedynek, jesteś nastawiony, czy jednak będzie znowu ta batalia trzyrundowa? Jak to Ty widzisz w swojej głowie, jak to wizualizujesz? Jestem nastawiony, że tak powiem, na wszystkie rundy, natomiast zrobię to jak najszybciej, jak najskuteczniej, jak najmniej boleśnie. Po pierwszym Twoim pojedynku zauważyłeś taki większy rozgłos o sobie, że na przykład więcej sponsorów zaczęło się do Ciebie zgłaszać, więcej ludzi zaczęło po prostu interesować się Twoją karierą, czy jednak na razie jeszcze nie patrzysz na to tak w sposób taki, no nie wiem, jakby przyszłościowo zarobkowy, tylko bardziej do taki no dodatek Twój do życia, który lubisz robić? Inaczej. Dążę do tego, żeby to była moja praca, żebym robił to zawodowo. Natomiast, tak jak wiemy, w tych czasach ta medialność jest bardzo ważna. No i też nie ukrywam, że ta pierwsza walka przyniosła mi trochę tych obserwujących, doda mi sponsorów, no bo wiadomo, trzeba się pokazywać i TFL daje mi tą możliwość, żeby mógł się dalej wybijać. Ile jeszcze walk w semipro Oskara Bugi? Dobre pytanie. Nie chcę tak wybiegać daleko w przyszłość, natomiast na pewno jeszcze kilka stoczy. Oskar, zaczyna się zaraz ważenie. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że jutro porozmawiamy po zwycięskim pojedynku. Na koniec może kogoś chcesz pozdrowić? Chciałem pozdrowić wszystkich moich kibiców, trenera Brona Sokołowskiego, Oskara Rębaka, Wiktora Orynka i wszystkich, którzy będą ze mną na hali. Au! Trzymamy za Ciebie kciuki. Dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafiporta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. www.pafiportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Pafiporta.